Panie Jacku, mimo kontuzji, mimo przegranej walki, pan tu nadal jest i udziela cały czas wywiadów. Jak to jest, że pan ma tak po prostu tak silną chęć bycia tutaj? W szacunku dla widza, który kupuje Perpevio, z tego samego powodu, dla którego wychodzę i daję, stawiam całe serce. No, nie szukam pretekstu do poddania walki. Wypłata byłaby skasowana, wypłata byłaby taka sama, jak chociażby Marcin Najman, tak? Jakby wyszedł, no wychodzi zdrowy, się poddaje, aby wyszedł do walki, bo ja z tym wyszedłem już do walki, co zresztą zauważył trener Szyszka, no i sprytnie wykorzystał, ale to żadnych nie mam tak zwanych pretensji, bo zrobiłbym dokładnie to samo, jakbym zauważył, że przeciwnik ma taki poważny stan zapalny, taki obrzęk, więc no cóż, No, taką ciekawostkę podam, tylko taki fakt, że godzinę przed walką ta walka miała być zdjęta, była zagrożona. Konsylium lekarskie się zebrało i lekarze ustalili, że do tej walki, jeżeli nie podpiszę oświadczenia, że mam świadomość zagrożenia i zdrowia i wychodzę do niej na własne ryzyko, to mnie nie puszczą. Ja podpisałem takie oświadczenie. No i właśnie, wspomniany chociażby Marcin Najman wyszedłby, położył się po 5 sekundach. A ja, no, zostawiłem serducho, dałem sobie wszystko. No, z szacunku dla ludzi, którzy tutaj byli na hali, z szacunku dla tych, którzy wykupili Perpevio, z szacunku dla federacji, która mnie u siebie gości, no, tyle. Czy lekarze zbadali nogę i stwierdzili już, co się dokładnie wydarzyło? Ale to się już wydarzyło 2 tygodnie temu, tam się wydało zakażenie na macie. Po prostu gdzieś przy, no, nieszczęśliwie gdzieś... poprzez jakąś obcierkę do krwi dostało się zakażenie. To zakażenie było leczone antybiotykami, więc zakażenie zostało wyeliminowane, ale przeszło w zapalenie, które przeszło z kolei w obrzęk, który obrzęk był, jest efektem ubocznym zapalenia. No wczoraj widział trener Szyszka, że ta noga została, w jakim stanie jest, że jest 2 razy większa ta lewa niż ta prawa. No i cóż, no, wykorzystali to, no ale... Wykorzystali tak, jak ja bym wykorzystał, no więc co się stało? No to stało się, ja nawet nie wiem, w którym dokładnie momencie to się stało, no, podczas treningu, no gdzieś nieszczęśliwie otarłem, nieszczęśliwie była bakteria gdzieś na macie, no i no tyle, no. Czy pamięta pan pierwszą rundę? No tak. Bo tam pan bardzo, bardzo długo walczył o to, żeby jednak tego masota z siebie zdjąć, dwukrotnie, o ile się nie mylę, się panu udało. Czy udało się usłyszeć narożnik, co mówili trenerzy? Udało się co? Tak. To właśnie mogę powiedzieć, że dzięki pracy teraz z Markiem Garmulewiczem, który jest najwybitniejszym polskim zapaśnikiem w stylu wolnym, udało się to wybronić, bo jestem szczególnie uczulony na tę technikę po tym, jak Tańcula poddał mojego Mateusza właśnie dokładnie tą techniką i wtedy powiedziałem, że ja bym nigdy nie odklepał. No. Czyli to jest technika na rodzinę Murański? To technika, to, czy na Mateusza dokładnie, bo Tańcula go poddał tą techniką za pleców duszenie. No więc ja musiałem być konsekwentny, bo ja powiedziałem po walce Mateusza i Tańculi, że ja bym się nigdy nie poddał. No i no cóż, no nie, tym bardziej mając za plecami Marka Garmulewicza, no nie mogłem się poddać. Oceniając umiejętność. Oczywiście podpowiadał mi tam, jak mam z tego wyjść, co mam zrobić, no ale no, można było przejść do ofensywy w normalnej sytuacji, bo Robert był już też naprawdę zmęczony, ale nie dało rady przejść do tej ofensywy, mając praktycznie urwaną nogę. Oceniając umiejętności pana teraz, a na walce z Arkadiuszem Tańculą, jak by pan mógł ocenić swój progres? No to musielibyśmy wrócić do tych 2 tygodni, gdzie byłem w piku już. No, praktycznie te treningi zostały ograniczone przez ten obrzęk. Co ja mogę? No, jestem w dobrych rękach, no, jestem w dobrych rękach. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty, no i gdyby nie fakt, że wdało się to zakażenie, że jest ta noga praktycznie wyeliminowana, no to ta walka miałaby szansę mieć zupełnie inny przebieg. Jeżeli chodzi o trenera Roberta Maruszaka, czy ta walka mogłaby się potoczyć inaczej, gdyby to on pana dzisiaj prowadził? Nie rozumiem pytania. Prowadził mnie najwybitniejszy zapaśnik i dzięki temu wyszedłem z tych dwóch bardzo zagrożonych pozycji. Teraz Marcin Najman jest na celowniku. Czy może chciałby pan tego rewanszu z Robertem Pasutem? Bo wczoraj, nie wiem czy pan widział, pewnie pan widział wymianę zdań między Robertem a pana żoną. No widziałem. Robert Pasut, niech idzie sobie teraz. Życzę Tańculi, żeby wygrał z Wiewiórem. Niech zdobędzie pas i niech moi dwaj przeciwnicy walczą o pas. No za teraz, na ten moment, na Tańcule. Ale Robert jak zrobi tlen i no ma ten zasięg, no za 6, tak jak mówisz, za 6 miesięcy, tak jak trener Szyszka mu powiedział, za 6 miesięcy na Roberta.
Fajnie, że kieruje się pan rozsądkiem, a niekoniecznie sympatią w tej sytuacji. Myślałam, że z góry pan powie Robert Pasut, ale jestem ciekawa, kogo pan teraz darzy mniejszą sympatią ze względu na wczorajszą zaistniałą sytuację. Nie, no Robert zachował się dzisiaj, jeszcze wcześniej się zachował już też. No, miał piosenkę jako miał, bo już ta piosenka była zgłoszona dużo wcześniej, ale zachował się po walce, ale wcześniej już mi dawał takie sygnały. Według mnie przyzwoicie, jakby ja ten temat uznaję za zamknięty, ponieważ powiedział, że przemyślał te, rozdzielił ten performance, do którego ja nie miałem żadnych pretensji, ale biorąc pod uwagę teraz, jak się naprawdę zapoznał z historią mojego życia, no to dzisiaj się zachował się po walce w porządku, oddał mi honor, uznał, nawet nie chcę mówić zasługi, ja nie, żadnego kompatanstwa, nie chcę się w to bawić, po prostu ja jakby te argumenty, tych argumentów użyłem o tym, że od 1988 roku takim na kontrargumentem na to, co mówił Robert, że ja się lansuję na patriotyzmie, a nie ja lansuję patriotyzm, no to w reakcji na to ja ujawniłem to, że ten dokument, tą legitymację Niezależnego Związku Studentów z 1988 roku, kiedy jeszcze odwaga coś znaczyła no i powiedziałem, że w takim razie bardzo perspektywicznie myślałem, bo się od 1988 roku w takim razie lansuje na patriotyzmie. Nie, no jego zachowanie po walce, oddanie mi szacunku, zamyka ten temat. Wczoraj pana żona po raz pierwszy udzieliła się nie w internecie, ani nie medialnie, bo to już robiła wcześniej za pośrednictwem Instagrama, ale pokazała się za kamerą. Czy zdziwiło to pana? Nie, nie zdziwiło. Jak pan zareagował, gdy zobaczył pana żonę wszędzie na nagłówkach największych właśnie polskich federacji na YouTubie? Nie federacji, tylko redakcji. Poszło spontanicznie, no, żona jest bardzo emocjonalna. Jest taką... Kto jest bardziej w takim razie, pan czy żona, czy Mateusz? Żona, to jaszczurka wszystkim kręci. No. Nie, żona. Nie, no oczywiście, jak najbardziej żona jest taką najbardziej kreatywną. Z całego teamu Murańcy jest osobą najbardziej kreatywną i taką najbardziej panującą nad wszystkim, tak? Jakby ona widzi, ona jest jak sokół, krąży, wszystko widzi, wiele rzeczy mi podpowiada, takie, które umykają mojej uwadze. Dzisiaj też w narożniku mogliśmy zobaczyć, jak pani Joanna tam stała, dopingowała. Mimo tego, że to nie pana ręka zawędrowała ku górze, to ona jednak podnosiła pana na duchu. Ale jestem ciekawa, co z Mateuszem? W jakim sensie, co z Mateuszem? Był dzisiaj na gali? Nie, jest ze swoją dziewczyną, spędzają uroczy weekend. To decyzja nasza wspólna. Karolina Wolska, pozdrawiamy. To była ich wspólna decyzja, propozycja Karoliny, żeby sobie tam jakieś sprawy powyjaśniali prywatne. Ustalenia rodzinne, nie ma żadnego drugiego dna. Okej, bo właśnie dużo ludzi się zastanawia, że zawsze jednak jeździli państwo na konferencje wspólnie, rodzinnie. Ojciec z synem i gdzieś ta więź ostatnio w internecie zaniknęła i ludzie zaczynają się martwić, nie tylko widzowie, ale też my tutaj jako reporterzy, czy też ludzie przebywający w tym towarzystwie. Powtórzę jeszcze raz. Mamy świetną relację z, mam nadzieję, naszą przyszłą synową, z aktualną menadżerką. My już przekonwertowaliśmy te sytuacje. Oddaliśmy jakby w ręce Karoliny całe menadżerowanie, cały game plan Karoliny Wolskiej, która jest jednocześnie menadżerem Mateusza, jest jego dziewczyną. No to jest najlepsze połączenie. No niech sobie młodzi między sobą załatwiają. No. Mam, tak jak powiedziałem, mam nadzieję, nasza przyszła synowa, bo mimo tych tam wybuchowości między innymi, no to jest dobre połączenie, to jest najlepsze, co się mogło zdarzyć na ten moment Mateuszowi w naszej ocenie. Skąd z tego, jeżeli Karolina ta proponowała, że chcieliby spędzić taki właśnie weekend, jakby w odcięciu się od tych mediów, od tego wszystkiego, co w jakiś sposób tam Mateusza też po tej porażce z Tańculą przytłaczało, no to jak najbardziej byliśmy za. Ale to był akurat okres wybrany w momencie pana walki? To jest strasznie po prostu dziwne. Nie, że dziwne, nie ma żadnego drugiego dna, bo pani odpowiedziała mi, nie ma to czego naprawdę, nie ma tego czego kontynuować. No. Okres rekonwalescencji. Czy następnym przeciwnikiem będzie wyczekiwany Marcin Najman? No to zależy, tak jak Marek Garmulewicz powiedział, to zależy od tego, czy uda się to w ciągu 10 dni zaleczyć. Bo jeżeli się to uda, obrzęk zejdzie, zapalenie ustąpi, uda się to w ciągu 10 dni zaleczyć, to przy tym stanie przygotowań, w którym byliśmy właśnie w momencie, kiedy się to zakażenie pojawiło, czyli 2 tygodnie temu, to z tamtą dyspozycją mogę wychodzić spokojnie. Po dwóch, trzech tygodniach przygotowań mogę spokojnie wychodzić do gościa, który no, nawet nie potrzebuje pretekstu ze stanem zdrowia, żeby się poddać. Mam tu na myśli Marcina Najmana. I tutaj o walce, która ma się jeszcze odbyć w tym roku? Powiedziałem, wszystko zależy od zdrowia i od decyzji federacji, w której miałoby to się odbyć.
Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Jacku. Dziękuję również.